pewnym bardzo zakresie pełni funkcję biblioteki powiatowej. Przez kilka lat otrzymywaliśmy dotację w bardzo niewielkiej kwocie z Urzędu Powiatowego, natomiast w tej chwili jest to kwota 10 tysięcy, z czego 8800 wędruje na książki, natomiast 1200 jest dofinansowaniem do programu SOWA, w którym pracujemy w SOWA, cała księgobiura jest komputeryzowana. I mamy program w hostingu od kilku lat, także nie mamy serwera u siebie postawionego, korzystamy z serwerów, nawet nie w Poznaniu, o to, że programy są z Poznania, ale z tego co wiadomo, to te serwery oni też gdzieś tam wynajmują, więc ten nasz serwer nie wiadomo, czy tam jest, ale w każdym razie wszystkie walory bezpieczeństwa, warunki bezpieczeństwa, ochrony danych itd. są spełnione, więc oni też taką umowę z nami mają podpisaną i te warunki oni też muszą spełniać. Inwentarze się połączyły przy sobie, na przykład, no niby początek mamy tą 200, lokalizacja i tak dalej, ale inwentarz jest inny i to też nie do końca było zrozumiane, bo ten inwentarz powinien być sprawdzony i wprowadzony zgodnie z papierowym inwentarzem. Najmniejsza? Ta jest najmniejsza, taka mniejsza. Kochani, nie było telewizji, nie było radia, nie było laptopów, ale ludzie się wszystkiego bali. Bali się choroby, bali się epidemii, bali się wojny, bali się, proszę Państwa, porodu, zwłaszcza kobiety. Także to wszystko stanowiło podłoże modlitewne. Palcówka to jest 9 na 14 na 28 i górna część gładzona palcami niewolnika. Co stanowi zaprawę? Widzicie Państwo? Nie było cementu. Otóż tysiące jaj, konie, które padły w boju, zdechłe zwierzęta i klej kostny oraz ci niewolnicy, którzy nie mieli nazwiska, nie mogli być wykupieni przez swoje rodziny. Wówczas, jeśli umarł, spadł z rusztowania, zachorował i zmarł, to wrzucali ich do wapiennika i oni wzmacniają cegły do dzisiaj. Jeśli któryś z niewolników chciał uciec i mu się udało na trochę, to przecież go gonili końmi, a on uciekał pieszo. Więc bardzo często, jak go złapali, to go wieszali na 3 dni na szubienicy i on wzmacnia cegły do dzisiaj, bo też go wrzucili do papieru. Tutaj były winorośla. Tu siostry benedyktynki robiły najlepsze wino mszalne w całej diecezji chełmińskiej. I w związku z tym tutaj te wzgórza były obsadzone winoroślami. A siostry miały bardzo dobre układy z Rzymem, z Watykanem i te szczepki szlachetnego winogrona przywozili do Chełmna. Bardzo dużo winogrona rosło pod samym murem, proszę Państwa, i stąd właśnie tutaj przez to winogrono troszeczkę tak zdewastowana zewnętrzna część. Tutaj widzimy taką małą niszę. Ta nisza kiedyś spełniała te same czynności, które dzisiaj pełnią sygnały świetlne i sygnały foniczne na karetkach pogotowia. Jeśli tutaj było światełko, jeśli tutaj była lampka, jeśli tutaj można było widzieć jakąś taką świeczkę obudowaną, czy lampkę oliwną, to znaczy, że tutaj można było się jednak doczekać pomocy medycznej. Jeśli tamci ludzie przyjeżdżali ranni, przyjeżdżali spragnieni, trzeba było im rany owiązać, to tutaj w tym szpitalu
bo tutaj przy kościele był szpital, dlatego to jest kościół szpitalny, pod wezwaniem Świętego Ducha można było liczyć. Również i taki stary krenelarz. Otóż w średniowieczu te mury były tak skonstruowane, że można było rzucić kamieniem, rzucić dzidą i schować się za ten wyłom w murze. Natomiast później, tak jak powiedziałem, na polecenie króla Zygmunta Augusta te mury zamurowano krenelarz i podniesiono do góry. Także tutaj widzicie pełen układ murów właśnie z 1563 roku. I tam widzimy tak zwaną basztę prochową, do której za chwilę podjedziemy. To dawniej była farbiarnia i czyszczalnia mundurów. Także hełmno miało końcowy węzeł komunikacyjny i dlatego te mundury z frontu przywozili po to, żeby je wyprać i narządzić. Po prostu te dziury po tych trzeba było. Natomiast popatrzcie sobie, jakie mamy grube mury. W środku znajduje się prospekt schodowy na emporę. Także tutaj, kochani, my to się bardzo rzadko, bo częste mycie skraca życie, więc w średniowieczu uważano, że ta warstwa brudu, która się nagromadziła, nie, to jednak stanowi jakąś przeciwwagę dla tych materii różnego rodzaju drobnoustrojów czy epidemii. Proszę Państwa, było akurat inaczej. Nie? Jeśli chciał być czysty, to ubierał świeżo wypraną koszulę na siebie. Także święty Walenty był biskupem, pierwszym biskupem w Terni, którego mianował papież Galezy I. Wyobraźcie sobie, że mieszkał w mieście około 100 km od Rzymu, w bardzo okrutnych czasach. Miał nieszczęście żyć za czasów Klaudiusza, Augustusa, Waleriusza, Gotykusa III, który swoim żołnierzom, rycerzom, legionistom zabronił się rzeki, bo oni mieli ginąć na polu walki dla chwały cesarza, dla chwały Rzymu. I w związku z tym święty Walenty, jak widział, że przychodzą do niego ci zakochani, to ze swoich ogrodów on im wręczał piękny bukiet kwiatów, który oni zabierali do siebie. Po 3 tygodniach z tym bukietem wracali, to była suszka. Ale to był znak dla świętego Walentego, że ich miłość w tamtych okrutnych czasach dorosła do małżeństwa. Także jak im wręczał ten bukiet, udzielał im błogosławieństwa. Jak przyszli z tą suszką, udzielał im sakramentu małżeństwa, mimo że był zakaz. I dlatego, jak się dowiedział Gotykusz III, kazał go ściąć. Tutaj mamy ostatnią chwilę życia świętego Walentego. Zaraz głowa spadnie. Valentinus, Valentinum znaczy silny, zdrowy. Bardzo popularne imię w czasach antyku. Obraca się w kierunku Porta Magnum. Wielkie wrota. Natomiast jeśli będzie pogoda ładna, słoneczna i pani będzie mogła pranie zrobić, to wychodząc z kościoła rolnik wiedział, czy będzie padało, a pani wiedziała, czy można pranie zrobić i wyschnie. I od 1691 roku cały czas ta meluzyna, ten jelej, jak go nazywają popularnie, się obraca. Jeśli obróci się, proszę Państwa, na ołtarz, będzie można zrobić pranie, bo będzie ładna pogoda. Wczoraj padało. On był cały czas, proszę Państwa, tutaj skierowany na Porta Magnum. Bo ta świątynia ma 3 wejścia. Porta Glorie, Porta Mortorum i Porta Magnum, czyli wrota chwały, wrota śmierci i wrota, wielkie wrota.